Przygotowanie do spowiedzi. Słowa Pana Jezusa. Trzeba wymienić poszczególne grzechy. Te czyny Twojego serca i umysłu, którymi zraniłaś mnie bezpośrednio lub kogoś z ludzi. I te zaniedbania, przez które nie przyczyniłaś się do powiększenia Królestwa Bożego w duszach, swojej i innych. Ale trzeba też dostrzec i wypowiedzieć wewnętrzną przyczynę uczynionego zła, którą najogólniej mówiąc jest większe umiłowanie siebie niż Boga i niż bliźnich. O ile większe, o tyle większe grzechy powoduje, bo są one przejawem egoizmu, pychy i temu podobnej złej miłości własnej. Sięgaj zatem do źródła zła i oskarżaj się o zbyt małe wysiłki w oddawaniu mi siebie i swojej duszy zranionej skutkami grzechu pierworodnego. O zbyt nikłe pragnienie obcowania ze mną w codzienności i zawierzanie się Maryi w każdej najmniejszej złej skłonności. Przy każdej intencji swojej, myśli i czynie, zastanów się, czy chcesz budować przez to Królestwo Boże, czy swój egoizm zaspokoić. Przy każdej intencji swojej, myśli i czynie, zastanów się, czy chcesz budować przez to Królestwo Boże, czy swój egoizm zaspokoić.